Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj dotarliśmy do Wrocławia, tutaj do obiektów. To jest tutaj kolega Mariusz nam powie, Mariusz Faramus nam powie, jaka to jest hala? To jest pływalnia, tu widziałem była. To jest hala sportowa hotelu GEM. Znajdujemy się teraz tutaj na naszej wystawie okręgowej 58. okręgu. Tutaj akurat mamy okręgu Wrocław, powiedzmy, okręgu Wrocław. Tak właśnie. Tutaj mamy naszą reprezentację okręgową. Nagrody chyba wczoraj były wręczone, tak? Tak, nagrody były wczoraj. Dzisiaj będą nagrody za wystawę. Także pomału czekamy na przybycie gości. No, pomału. Tam, gdzie trwa teraz zebranie? Tak, teraz trwa zebranie. Zaczęło, co? Tak, niedawno się zaczęło. No potem przewidujemy gdzieś w granicach o godziny 12:30, tam plus minus, zacznie się aukcja gołąbków charytatywnych. Wręczenie nagród za wystawę będzie wcześniej czy później? Później będzie. Dobrze, tutaj mamy przy okazji, zobaczmy sobie gołębie z reprezentacji. Gdzie się zaczyna was klasa A? Klasa A zaczyna się tutaj. To pokażmy, zobaczmy. Tutaj znając, jak się nazywa hodowców, to nam opowiesz. Tak, tutaj akurat sąsiedniego oddziału kolega Krasik Dariusz, kolega Klimek Mirosław, bardzo fajne dwa gołąbki. Widzę, też obydwaj są z Oławy. Tak, jest razem. 0,50. Tak, razem konkurują ze sobą. Oddział wchodzi do okręgu? Około 14. Tak. 14? Tak jest, dokładnie. Ilu hodowców liczy okręg Wrocław? O, tak też sporo, dokładnie teraz nie będę wymyślał. Ale jest liczniejszy. Liczniejszy w Polsce, tak. A śląskie tam, tutaj wasze? Dokładnie. To są liczne. Chciałem jeszcze też nadmienić, że 2 lata temu nasz tutaj okręg jako chyba był drugi w Polsce, jeżeli chodzi o wyniki. Także tutaj też z waszego kręgu, ja przypomnę, kolega Chojak świętej pamięci pochodzi, tak, to był absolutny rekord, bo miał 3 medale złote w trakcie wystawy ogólnopolskiej, później chyba też na olimpiadzie. Tak, tutaj nawet koledzy niektórzy mają jeszcze gołębi świętej pamięci tego hodowcy, także są zadowoleni, super się spisują te ptaki, także mówię. Popatrzmy jeszcze tak, bo za plecami my mówiliśmy tutaj o klasie A, to było pierwsze miejsce, to była nagroda. Nie, tutaj było zaraz, poczekajmy. Przepraszam. To była trzecia nagroda, to była pierwsza nagroda. Gdzie macie drugą nagrodę z klasy? Tutaj mamy dalej. Aha, tutaj idzie, tak? Tutaj mamy dalej. Też kolega Klimek, tak, widzę jest. Znowu. Tutaj mamy kolegę Klimka Mirka, tutaj mamy Marka Chludzińskiego ze Strzelina. Także tutaj tak po kolei idzie go według kategorii. Może o, Palarska Magdalena, to tak jest, Dominika żona, Palarski Dominik właśnie, tak to jest jakie, czekaj, to jest nagroda, trzecia nagroda w kategorii Sport B. I tutaj jest... też B. To co zaraz, to która nagroda jest? Tutaj nie ma. Powinna być... 91, trzecia. Coś jest po... Zaraz, tu jest trzecia, to tam się... Może coś, czekaj, zobaczmy pod spodem. Nie, no zobacz, no dobra. 85, 73, 60, to tu powinna być moim zdaniem druga. Druga, a tu trzecia, właśnie. Zobaczymy, o nic. W każdym razie tutaj jest według kategorii. Znowu kolega Chludziński ze Strzelina. Pierwszą nagrodę ma kolega o moim nazwisku. O, Farganus Janus. Nie, to nie jest rodzina. Kategorii Farganus? Farganus, a to rodzina nie jest? Nie. Popatrz, ze Strzebnicy kolega. Kategorii C olimpijskiej 11,83. Tak, bardzo dobrze. Tak, to będzie mieć bardzo wysoko gołąbka. No może nie bardzo, ale będzie wysoko w Polsce też. Tutaj mamy gołębia z okręgu. Przepraszam, z oddziału Strzelin. Też kolega Chludziński znowu. Bogdan Tarasiewicz widzę. Trzecia nagroda w kategorii Sport C. O, sobie poglądamy. Mamy Wieczorkiewicza, Zbigniewa. To jest oddział Jelcz, Laskowice. 348 o 459. Leszek Dereń, Wrocław, Długołęka. Chciałbym właśnie, to jest... Kolega się można przedstawić. Radio Dariusz. Tutaj właśnie to jest teraz... samiczka, która... Właśnie w pierwszą nagrodę w D w tym roku została sprzedana właśnie. Ta samiczka już? Tak, do Leszka Derenia ode mnie. Czyli to jest twoja? Tak, tylko ona w kategorii, kazałem wystawić tą samiczkę mu, żeby wystawił ją na wystawę, bo wiedziałem, że na ma... Na siebie? No, on na siebie wystawił. Ale ona latała u ciebie? Cały czas latała. Przez 3 lata ma... Zobacz, tak? Przez 3 lata ma 31 konkursów. I ma poniżej 1000 kow. Ta samica. W standardzie ma ocenę 90-50. Bardzo ładna. Tutaj mamy gołębia kolejnego Markowicz. A, K i A. To jest okręg, oddział Gniechowice. 0476, 346 Strzebnicy. Wasiński, Marek i Jan Karolina. To cała rodzina chyba.
tutaj jeden z nielicznych, nie, dwa, wy macie dwa, trzy gołębie połowę, tak? Takie? Tak, tak, w standardzie są wystawione. Kiedy byłem tydzień temu w Kolnie, tam nie było żadnego połowego chyba. U nas są akurat dwa. Białostockie. Tam... Te są białostockie? Nie. Nie, nie. Tamten, tak, tak, białostockie. Tak, tak, nie było. Nie było, po własne. No. Tutaj mamy gołębia z Środy Leśnica, oddział Cichy Roman, oddział Środa Leśnica, a kolega Cichy Roman. Tu mamy Kowalewskich, Władysław i Piotr, też mamy drugą nagrodę. Tu mamy olimpijską Sport F, kolega Zawiślański Krzysztof. Pierwsza nagroda czy tak. Trzecia? Aha, to jest trzecia i pierwsza, tak, dokładnie. Tutaj mamy też F Sport, mamy olimpijską Mazur Jarosław. Z Ławy. Tu mamy Zawiślański, znowu Krzysztof, druga i druga. Oddział. Tak jest. Tu mamy znowu Leszka Derenia, gołą w sporcie, w G kategorii. Ale to już nie twój? To już nie. Nie. Kolejnia. Tu mamy znowu z Oławy Darka Krasika. Też fajna nagroda. Tu mamy Stemplewski Ryszard. Kategoria G teraz mamy. Tak jest, tu już zmieniła nam się. Tu mamy olimpijską H-Sport, Biskup Jacek. Oddział Gniechowice. Tak jest, również. Tu mamy oddział Wrocław, nasz oddział Kowalewski, Władysław i Piotr. Tu mamy Chludzińskiego Marka ze Strzelina, sąsiedni oddział. Krochol Piech, też znana postać bardzo tutaj w okręgu. Wcześniej we Polsce też nagradzani. Dokładnie. Tu mamy Kowalczyk Robert ze Żmigrodu, okręg Wrocław. No i znowu mamy tutaj Krochol Piech, też z Strzebnicy. I w tak kategorii mamy tutaj, kategoria jest olimpijska sport wyczyn. Dokładnie. Z tamtej strony przejdziemy może no i tutaj mamy właśnie tutaj gołębie nagrody za standard. Tu mamy kolega Jan Pietrus z Gniechowic. Dokładnie. Tu mamy Węglowski nagrodę. Karol, tutaj jest od nas z oddziału. Bardzo dobry czołowy hodowca. Od nas tutaj jest Wrocławia. Tak jest, 304. Dokładnie. Tak, to jest oddział w centrum tutaj samym? Znaczy on jest tak, tu mamy cztery sekcje, także... A to jak się lata w mieście, to nie robią problemów? No mają tam chłopaki problemy na działkach, ale to tam no jakoś sobie dają. Na działkach nawet? Na działkach. No, ja myślałem, że nad w mieście. Pamiętam kiedyś kolegę Stankowskiego w Sopocie, to jeszcze jak oddział 073 istniał, to on miał normalnie gołębie w Sopocie, w centrum, w mieście, normalnie na dachu, na strychu, nie, tutaj, na suszarni. Tutaj tak akurat nie słyszałem. Później kazali mu przenieść niestety, nie? Ale mają na działkach chłopaki, także większość sobie jakoś tak radzi. Zobaczmy dalej. Tu mamy Świstak, dalej Paweł i Piotr. Olszewscy Mielczarek. Tak jest. Międrygał Tadeusz, olimpijska standard. Z Oleśnicy. Też, tak jest. Tu mamy Michaluk Doniec. Z Jelcz-Laskowice oddział. Międryga. Międrygał. Tadeusz. Tu mamy Szady Grzegorz, Wrocław Gniechowice. To są za standard. Tak jest. To wszystko mamy na razie. Tu już dolecimy do standardem. Kowalczyk Robert, znowu się powtarzam. Dokładnie. Tu mamy kolega od nas z Wrocławia, Czuba Ryszard. Też bardzo dobry czołowy hodowca oddziału. A tu mamy standard, tu mamy Mirosław Klimek, sąsiedni oddział Oława. Przed chwilą zaczynaliśmy. Tak, tak, tam miał w sporcie też gołębie. I tutaj mamy Król Bogdan, Gniechowice. Także tak to nasza reprezentacja wygląda. Chodźmy jeszcze, zostawmy. Tu mamy jeszcze Jałowy Andrzej i... Przepraszam, Jałowy Andrzej i znowu, tak jest, pierwsza i druga nagroda. Tak by olimpijski standard młody. Tak by nam to wyglądała nasza reprezentacja, jeżeli chodzi w tym roku o okręg. Tutaj też jeszcze przejdźmy, może te koledzy oglądają, my pokażemy, teraz przejdziemy do tych gołębi, bo tutaj też będziemy relacjonować. Mamy tutaj też dzisiaj taką aukcję organizowaną przez tutaj wasz okręg, tak? Tak jest. To jest, a powiedzmy coś bliżej o tej aukcji. No to jest aukcja charytatywna. Tutaj zaprezentuję może takich... Powiedzmy w ogóle o celu właśnie. Cel aukcji jest charytatywna. Chciałbym podziękować w ogóle wszystkim hodowcom, którzy sprezentowali swoje gołąbki na tą aukcję i wszystkim, którzy będą je licytować. No, są naprawdę przepiękne gołębie. Widziałem też nazwiska znane. To tak, bardzo. To jest spółka Kostor-Żółkiewicz. Dokładnie tak. Także naprawdę wyrazy... Tutaj widzę Kowalewski, tam jeszcze Oleksiak widziałem, tak Wojciech Henderek, Dominik Palarski, Mabon widziałem tylko. Wszystkich, tak. W tym roku nie mógł nas wspomóc gołąbkiem, ale obiecał, że w przyszłym roku się tam po prostu odwdzięczy bonem. Kolega przyjeżdża, przywitamy, o właśnie. To witam. Tutaj mamy jeszcze, przejdźmy, może pokażemy te aukcje, te gołębie na aukcji. One osiągnęły u nas na preaukcji jakąś cenę. Część chyba nie była wystawionych, widzę, czy nie? Nie. Wszystkie były? Nie. Dwóch gołębi brakuje, które były wystawione tutaj u Krzysia Kłosa na stronie. Mojej żonie. Przenieśliśmy ją
przynieśliśmy te dwa gołąbki na po prostu na nagrody, na bony. Aha, rozumiem. Tak, było uzgodnione. Hodowca się też na to zgodził, także... Kto będzie prowadził wam aukcję? Znaczy ja z kolegą prezesem poprowadzimy aukcję. Mówię, tutaj jest bardzo, bardzo dużo fajnych gołąbków. Patrzę, widzę taka cena, 3000 zł gołąb chyba uzyskał. To jest Grzegorz Lazara. To się nie ma co dziwić, bo to patrzę, tutaj jest tak... To jest olimpijski gołąb. Brat, o, witam, tam, cześć. To jest brat olimpijczyka jednego i tutaj z drugiej strony siostra i też dwóch chyba bodajże. Mhm. Mhm. Czyli widzimy bardzo... To jest chyba najwyższa cena za aukcję? Nie. Tam nie. Mamy jeszcze kolegi Tadzia Pałki też gołębia. Tadeusza Pałki, no hodowca wielokrotnie nagradzanego. I tutaj jest ten gołąbek. Też jest jeden do drogi. Tych cen będziemy tutaj startować. Pobicie jakie będzie? Myślę, że zobaczymy jeszcze tak dokładnie. Że... Ale tu jest jeszcze gołąbka. Tu mamy jeszcze tego bon na bardzo fajnego gołąbka. Musika Piotr i Witold Musik, okręg Katowice. Ten gołąbek, ta samiczka, po której będzie ten bon od tego hodowcy, reprezentowała nasz kraj na Spartakiadzie na Słowacji. Także naprawdę polecam. W Nitrze. Także naprawdę polecam. Nie, to nie jest w Nitrze. Jak już na Słowacji, to gdzie to było? To było w tym, no. No patrz, Praga? Nie, zaraz, moment, bo kurde. Tu Czechy by były. Dobra, to mniejsza o to. Przypomnimy sobie później to. Na razie popatrzmy, jeszcze mamy kolegów baranowskich. Też tutaj widziałem gołębia Pawła i Roberta. Tak jest. Tutaj gdzieś on był, tutaj gdzieś nie. Gdzieś go widziałem. Jest. Też miał 1000 zł, zobaczmy. Mistrzowie Polski z lat poprzednich. Tu mamy właśnie tutaj naszego Klimka kolegi z Oławy. Możliwość zobaczyć dużo gołębi jego właśnie. Tam właśnie są w reprezentacji dokładnie. Może jakieś spokrewnienie, ale tam nie wiemy po czym są. Właśnie to jest gołąbek przeznaczony właśnie tam jedna z. To jest ten właśnie taki, on ma taką barwę, zobaczmy. Taką nietypową troszeczkę, szali, takie coś takiego. Troszeczkę późniejszy gołąbek, ale... Bardzo fajnie. Te gołębie będziemy, mówię, mieli od godziny 12.30 możliwie. Teraz możemy je oglądać od 12.30. Tu mamy jeszcze panderozy, też gołąbka. Aukcja ich. Także mamy bardzo dużo fajnych. Na tym celem charytatywnym co jest? Dla kogo to będą pieniądze? Dla zakończone? Grzegorza Kołobusińskiego. To jest hodowca? Znaczy to nie jest hodowca, ale my mamy takiego zaprzyjaźnionego hodowcę, który tam pomaga znowu fundacji takiej. Rozumiem. Właśnie, także na razie dziękujemy. Popatrzmy jeszcze tutaj. Są te gołębie, które tutaj koledzy dostarczyli na wystawę, reprezentacje poszczególnych oddziałów, kategorie też są. A tutaj właśnie patrzę, tutaj trafiliśmy 2, 4, 5 depłowych i czerwonych, nie? Razem tutaj szósty dochodzi. Tutaj w standardzie właśnie dużo jest tych czerwonych. Dużo takich czerwonych. Jest jeszcze kolegi Karola Węglowskiego reprezentacji okręgowej. Nie wiem, czy to czasem nie jest brat, ale to musiałbym Karola pytać, ale to jest właśnie ten gołąbek. Jeden właśnie poszedł na wystawę, znaczy do reprezentacji okręgowej. Tutaj widzę, w tej hali co roku macie wystawę? Znaczy drugi rok teraz z rzędu robimy. My jesteśmy organizatorem jako Wrocław. W poprzednim roku też żeśmy tutaj w tej samej hali organizowali. A myślę, że w przyszłym roku zapraszam, nie wiem, sąsiednie oddziały do przyczynienia się z organizowania wystawy okręgowej, bo każdemu się to należy, jak to się mówi w okręgu, nie? Także na razie dziękujemy i będziemy sobie czekać dalej tutaj na aukcję między innymi gołębi. Dziękuję. I wręczanie, o której planujecie wręczanie nagród? Po aukcji. Także na razie dziękujemy, do zobaczenia. Zapraszamy. Rozpoczyna się aukcja gołębi. Teraz rozmawiam się z zasadami. Zobaczmy, jak to się słychało. We Wrocławiu, w samym Wrocławiu i za chwilę się ta opcja rozpocznie. My mamy pierwszy gołębie w klatce. To jest chyba to od spółki Kostor-Żółkiewicz. Z tego co panu powiem, że to jest ten pierwszy z klatki. Za chwilę będziemy widzieli, jak przebiega aukcja. Wszystkich gołębi nie będziemy. Do uwagi, 12.30 przystępujemy do licytacji pierwszego gołąbka. Jest to gołąb numer 1 księdza Krzysztofa Sokola, znanego hodowcy, z którą opinią o pokoju w linii Pulcia.
320 pola zbrojni, 370 po raz pierwszy, 1200 jest interesowa licytacja, także próbowałem
1300 po raz pierwszy, 1300 po raz drugi i 1300 po raz trzeci do Thank you.
510. Dwa, trzy,